koniec lat 90. Ja mieszkałem w Kalifornii. Pracowałem już ze wzrokiem dobre 15 lat. Wpadła mi w rękę taka książeczka jednej z klinik z Kalifornii właśnie, gdzie lekarze robili badania w Kanadzie Indian czy Eskimosów, którzy byli taką społecznością na granicy cywilizacji, ale już ich dzieci poszły do szkoły. I okazało się, że wśród tych dzieci jest 40 razy więcej krótkowzroczności, 40 razy więcej, 4000%. I po prostu mi głowa się zagotowała. No bo to nie ma takich schorzeń, że w ciągu jednego pokolenia się robi aż taki progres. To, co się stało przez te kolejne lata, no to jest po prostu jakiś dramat. Dlatego, że tak jak w takich społeczeństwach powojennych, to tej krótkowzroczności było 10-20% w populacji, to teraz na przykład w Seulu jest wśród młodych mężczyzn 96,5%. To medium, którym my się posługujemy, czyli urządzenia ekranowe, to jest coś dramatycznie nienaturalnego dla wzroku. I u dzieci to powoduje krótkowzroczność, czyli wadę polegającą no, na zmianie długości gałki ocznej, czyli to, no, to coś fizycznego, tak jak skolioza, tak? Natomiast u dorosłych to powoduje zmęczenie. I jak ja pracuję z ludźmi, którzy teraz pracują w home office, czy z nauczycielami, czy z rodzicami, którzy muszą dopilnować dzieci, to ilość różnych problemów zmęczeniowych, dolegliwości oczu też, ale też takiego zmęczenia, że już się nic nie chce wieczorem, że chce się zamknąć oczy i na nic nie patrzeć, to jest po prostu przejmujące. I taką podstawową rzeczą jest patrzenie daleko. I to daleko, ja bym powiedział, 20 metrów. Wtedy tam te struktury wyostrzające wokół nie pracują, czyli one się nie męczą. A jak patrzymy bliżej, to cały czas tam jest napięcie. To jest wielki postulat, żeby być na dworze, żeby patrzeć daleko, żeby wymyślać takie sposoby dla dzieci, ale też dla dorosłych. Niech dziecko zje śniadanie patrząc przez okno, a nie patrząc na ścianę, tak? Nie przed ścianą. To są takie proste rzeczy, żeby była zgoda, że nauczyciela, że dziecko w czasie lekcji jest w kadrze, ale nie musi patrzeć w kamerę, tylko może być troszkę odwrócone i patrzeć za okno. Oczywiście ideałem byłoby ograniczenie ilości czasu z urządzeniami ekranowymi, no ale to nie jest zawsze łatwe. Ekran ma bardzo, no może nie bardzo dużo, ale ma kilka cech, które są nienaturalne dla oczu, bo jest na przykład płaski. I nie nauczymy się oceniać odległości, jeśli my będziemy w bezruchu i będziemy patrzyli na płaskie. I z tego, co ja wiem, co mówią różni moi koledzy na świecie, którzy pracują czy pracowali przed epidemią z dziećmi na wszystkich kontynentach, to mówią, że 1/3 dzieci ma zaburzoną percepcję głębi. My mamy coraz więcej wśród dzieci młodzieży schorzeń kręgosłupa, no bo to jest nieruchomo, głowa jest często pochylona. Jak jest komórka, no to jest ten syndrom szyi SMS-owej, że po prostu cały odcinek szyjny siada, deformuje się, to im zostanie do końca życia. A wystarczyłoby mieć tę komórkę wyżej, tak? Więc to są różne problemy z ciałem, no to jest to, że dzieci się nie ruszają, więc nie mają motoryki. Część zawodów jest przed nimi zamknięta, nie mogą pracować, nie wiem, na wysokości, nawet jako murarz, nie mogą operować, prowadzić sprzętu jakiegoś bardzo skomplikowanego, nie będą dobrzy w sporcie, więc to jest, my hodujemy pokolenie, które będzie inne i to trudno przewidzieć, na czym to będzie polegało. Jak pan profesor Szafli, który był przez wiele lat konsultantem krajowym do spraw okulistyki, robił badania warszawskich uczniów szkół podstawowych, to mu wyszło, że zdrowe oczy miało około 15%. Ja zrobiłem podobne badania, czyli wysłałem do okulisty z młodych zawodników Legii, z którymi pracowałem. I się okazało, że wśród tych młodych ludzi, którzy często w ogóle nie używali komputera, bo oni, jak oni mają kwadrans, to oni wychodzą na podwórko i kopią piłkę. I
tak jak w tej populacji warszawskich dzieci ze szkół podstawowych 15% miało zdrowe oczy, tak 15% miało jakiekolwiek zaburzenia wśród tych legionistów, czyli zupełnie odwrócone, 16%, tak? Zupełnie odwrócone proporcje. A okulary wśród tych dzieci ze szkoły podstawowej miało nosić 53%, a wśród tych gimnazjalistów z Legii 2%. Jak jestem na dworze, nie mogę nie popatrzeć daleko, nie mogę nie popatrzeć w ruchu, więc to powoduje, że oczy są o niebo zdrowsze. Ja pamiętam, kiedyś byłem poproszony o konsultację takiego programu ćwiczeń, który powstawał dla dzieci z upośledzeniem intelektualnym. Program był na podstawie piłek, ale no przecież jak dziecko widzi w zeszycie czy w książce kółeczko, to ono najpierw musi się nauczyć, że to jest piłka, bo to nie jest piłka, którą to dziecko zna. Więc to jest ważne, żebyśmy sobie zdali sprawę, że to, co jest na filmie, na kreskówce czy nawet na dokumentalnym filmie, to nie jest to, co dziecko by, czego dziecko by doświadczało w realu, tak? Bo jakiś rzadki owoc, tak? Pigwa. Pachnie, ma ciężar, ma naturalny kolor, a nie sztuczny kolor. Jakoś się zachowuje i odbija światło w ruchu. Ma wielkość, czyli jak trzymam w ręku, to ja wiem, jaką to ma wielkość. Więc to jest tak, że no to jest taki kompromis zdalne nauczanie, ale jednak to nie jest to samo, co doświadczanie świata. Dziecko, które potem spotyka się w realu z jakimiś obiektami, ono może w ogóle nie wiedzieć, że to jest to samo, o czym ono się uczyło. Jak ja mieszkam w mieście, to ja się każdego wieczora spotykam z tysiącami źródeł światła. Kiedyś to było słońce, księżyc, gwiazdy, ogień i rzadko coś jeszcze. Rzeczywiście lepiej jest wyjść z dziećmi, nawet zachowując wymogi bezpieczeństwa teraz, nie wiem, do ogródka, popatrzeć na zbliżającą się wiosnę, popatrzeć na kolorowe kwiaty, pochodzić z różnych stron, no żeby to było właśnie całościowe, niż najlepszy film w zdalnym nauczaniu. 25% nerwów z siatkówki idzie do podwzgórza, czyli zarządza szyszynką i w związku z tym, jak z ciemnego pomieszczenia wychodzimy na słońce, to nam się w ciągu kilkunastu sekund zachciewa żyć. To jest w ogóle zupełnie co innego, dlatego że ta szyszynka zaczyna inaczej pracować. I współczesne i dzieci, i dorośli w czasach pandemii żyją po prostu w takich półjaskiniach, bo światło, ilość światła w przeciętnym mieszkaniu to jest mniej więcej 20% tego, co jest na dworze. Boczne okna mniej więcej tyle wycinają. Czyli też kolejna sprawa to, żeby dzieci były na słońcu, czy na powietrzu, bo tu zawsze będzie jaśniej. Dzwoni telefon. Podnieś słuchawkę i podejdź do okna i popatrz daleko. Zacznij trochę ruszać, rozmawiając, tak? Zacznij trochę ruszać oczami, to może cała głowa się ruszać. Zrób jakieś duże kółeczko oczami patrząc daleko w jedną stronę, kółeczko oczami w drugą stronę. To może być z ruchem głowy albo bez ruchu głowy. Wyobraź sobie, że do nosa masz przyczepiony jakiś mocny laserek i porysuj kształty na niebie gdzieś tam daleko. Popatrz, co jest za oknem, sprawdź, czy widzisz jakieś zwierzęta, jakieś psy, koty, ptaki. Popatrz na kolory świerków, które są w zimę zielone. Wymyślaj takie zabawy, żeby oczy, patrząc daleko, trochę się poruszały i wykorzystaj czas na i rozmowę, i zadbanie o oczy.